Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz, ale proszę Grażynka, cię, ale... od rana mi głowę zawracasz. Grażynka. A ja wiesz co? Wiesz co ja zrobię, jak was ściągnę stanik i będę chillować? Nie przerwaj mi. Sami chcieliście dymisji ministra Sienkiewicza, no ściągaj, no. A kiedy podał ale się... Ale tak tu? No. No dobra. To mówiliście, że to niepoważne. Już. O. No, Janusz, myśmy go chcieli, słuchaj, normalnie, kulturalnie na taczkach w gnój wywieźć, a nie limuzyną do Brukseli. Ej, ten wasz PiS to taki diabeł, co ubrał się w ornat i nam szef w kościele ogonem dzwoni. A ten Sienkiewicz, ten Budka, ten minister aktywów i ten jakiś tam jeszcze inny minister. No. Ludzie ich wybrali, po nocach stali za jedną biedną pizzę, a oni potraktowali Sejm jak poczekalnię do Brukseli. Po kasę, Grażyna, tylko kasa. Wykorzystaliście suwerena, jak nie powiem kto. Sienkiewicz jest bohaterem w deratyzacji polskiej kultury i mediów. Jemu się należy. Jeszcze niedawno mówił, że Europarlament to cmentarzysko politycznych słoni. A co, Janusz, coś się zmieniło? A może Sienkiewicz trąbę u siebie znalazł, co? Ludzi do roboty teraz zagoni Tusk, tak? Normalnych, biednych, a gwiazdy do Brukseli na gościnne występy. Już Grażyna, ja znam tego waszego Tuska. Grażyna, wykorzysta młodych polityków, no. Pan Donald nie ukrywał, że w przypadku Sienkiewicza to będzie krótka rzeźnicka, jak powiedział misja. A ten wasz Obajtek, Kamiński i Wąsik do Europarlamentu w imię czego? Europarlamentu się mówi. No. W imię wolności, Janusz. Chyba w imię swojej. Chyba swojej. A Sienkiewicz, Grażyna, odkupił swoje winy jak Kmicic. Był dobry. Ja najchętniej wysłałbym go na 133 dni do kolejnego ministerstwa. Janusz, ty wiesz, że to jest myśl? Jaka? Ty wiesz, że teraz jak to powiedziałeś, to mnie coś tak natchło? No co cię natchło? Natchło mnie coś tak, Janusz. I se tak pomyślałam, historię Polski se przypomniałam i myślę tak, Chopin, Skłodowska, Lewandowski, teraz Obajtek, Kurski, Sienkiewicz. Zobacz, wszyscy ci wielcy ludzie spitalają jak jeden mąż za granicę. O co im chodzi? O Polskę. O Polskę. Ta. A ja myślałam, że o moczenie pysków w melasie, Janusz. Zatrzymajmy te cenne jedynki z list w tej pięknej Polsce. W tej pięknej ojczyźnie naszą, jaką nam wyszykowali przez te 18 lat. Miodem i czajką płynącej Polski chcą zostawić, gdzie na każdym kroku kamieni kupa. Ale jak, Grażyna? Ale Janusz, ponieważ jestem natchniona, to ci powiem, to jest proste. No. Idźmy na te wybory i nie głosujmy na jedynki. Ani w PiSie, ani w koalicji. Głosujmy na ostatni. Tak, Grażynka, na tak. Na malutki. Niech ostatni będą pierwszymi. A niech będą. Tak. Słuchaj, jak my tu wszyscy suwereni się uprzemy i pójdziemy na te wybory i olejemy te jedynki i zagłosujemy na tych ostatnich na liście, będą takie jaja w kraju. No, jak Kamińskiego ludzie nie wybiorą, to mu CBA znajdzie zajęcie, nie? Będzie posiłki po celach roznosił. A niech roznosi. A Sienkiewicz, Janusz, ten twój, to co? Będzie łyżwiarzem? Łyżwiarzem? No, już zostanie na lodzie, nie? Nie głosujcie na jedynki. Dołącz do Janusza i Grażynki i nie głosuj na jedynki.